bardzo dobrze się czułam na tym starcie. Jest życiówka, także się cieszę i to jest najważniejsze. Złoty medal, mój pierwszy w karierze. Jestem bardzo zadowolona. Nie stresowałam się w bloku. W bloku się czułam dobrze, już włączam głowę i tylko do przodu, mocno w płotki. Wydaje mi się, że moim atutem jest mocny atak do przodu. Nie jestem tak bardzo szybka, ale nadrabiam techniką. Chciałabym pójść w te ślady i myślę, że chciałabym wiązać przyszłość właśnie z płotkami, z lekkoatletyką. I jak na razie dobrze mi idzie. Mój tato trenował kiedyś długie dystanse i zaczęłam trenować od wieloboju. Później okazało się, że płotki jest moją najlepszą konkurencją. Jakoś zostałam na płotkach i tyle. Trenuję w LKS Górnik Wałbrzych w Wałbrzychu pod czujnym okiem trenera Grzegorza Banaszka.